tvpodkarpacie.pl. W Sanockim Klubie Górnika odbył się zjazd wojewódzki Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Rozmawiano o przyszłości i najbliższych wyborach, ale również wspominano sytuację z Urzędu Marszałkowskiego, gdzie PiS przejął władzę. Niestety tutaj zdradzili, ale przecież nie członkowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej, tylko ci, którzy sprzedali się za stanowiska wicemarszałków, PSL, Platforma, ale to niestety widać, to niskie morale członków tych partii. Wiele zastrzeżeń ze strony działaczy Sojuszu dotyczyło polityki prorodzinnej, jaką prowadzi rząd Tuska. Nie ma tej polityki prorodzinnej. Jeżeli młody człowiek nie ma pracy, jeżeli młody człowiek nie ma zabezpieczenia socjalnego, jeżeli młody człowiek nie ma mieszkania, to o czym my mówimy? O jakiej polityce prorodzinnej? To będzie zakładał rodzinę? Młoda dziewczyna, jeżeli boi się, że ją nie przyjmą do pracy, będzie rodzić dzieci? To jest wszystko obłuda. Która zdaniem posła Kamińskiego przekracza już granice politycznego absurdu. Premier ciągle oszukuje Polaków z ministrem Rostowskim, mówiąc, że jesteśmy zieloną wyspą. Ja pytam, jaką zieloną wyspą? Dalej młodzi Polacy emigrują za pracą, w Polsce bezrobocie rośnie, młodzi ludzie nie mają pracy. Nie jesteśmy zieloną wyspą, jesteśmy krajem w głębokim kryzysie. A rząd swoje problemy zrzuca na samorządy, których sytuacja jest coraz trudniejsza. Bardzo chcielibyśmy stworzyć nowe formy budownictwa mieszkaniowego, budownictwa socjalnego, żeby ten punkt ciężkości, nie jak to chce dzisiejsza koalicja rządząca, żeby ten punkt ciężkości nie spoczywał na wspomaganiu deweloperów, tylko na wspomaganiu samorządów. Bo ta funkcja deweloperska powinna tych mieszkań dla ludzi potrzebujących, ludzi, których nie stać na kupno nowych mieszkań na rynku, żeby właśnie tą lukę wypełniły samorządy terytorialne. Podczas zjazdu działacze lewicy wysłuchali m.in. krótkiej prelekcji Tadeusza Ferenca, prezydenta Rzeszowa, który znalazł się w bieżącym roku w 6 najlepiej rozwijających się miast świata. Się stało, że w tej chwili Rzeszów ma duże szanse rozwoju i rozwija się, bo ilość mieszkańców i powierzchnia miasta i kolejne nowe fabryki i rozwój służby zdrowia i rozwój uniwersytetu, rozwój sportu i turystyki i ścieżki rowerowe, to wszystko stało się w Rzeszowie. Nie mogło także zabraknąć pytań dotyczących sytuacji wewnątrz partii. No Ryszard Kalisz ma swoje stowarzyszenie. Dzisiaj jest na kongresie Palikota. Nie wiemy jeszcze, jak się będzie nowa partia nazywać. Niektórzy mówią, że najlepiej, żeby się nazywała Ruch Chorzów, to wtedy już nie będzie musiała wydawać dodatkowych pieniędzy na promocję. Ogólnie zjazd zakończył się przyznaniem wotum zaufania dla zarządu za miniony rok oraz bojowym nastawieniem na najbliższe wybory. tvpodkarpacie.pl